dzisiejszym odcinku Kart Historii pokażemy najnowsze przedsięwzięcie Muzeum w Koszalinie. Tak wyglądają przygotowania do procesu digitalizacji, bo jak się okazuje, oprócz dokumentów zdigitalizowane mogą być również inne zabytki, choćby ceramika. Pracownicy muzeum muszą przygotować aparat, specjalny stół, platformę obrotową i ustawić pod odpowiednim kątem światła. Eksponat znajduje się teraz w pracowni digitalizacji i zostanie poddany digitalizacji obrotowej, czyli ujęciu jakby 360 stopni. Został wypożyczony z magazynu działu archeologii, ponieważ zbiory, które znajdują się na wystawach, zawsze są dostępne zwiedzającym, a celem digitalizacji jest głównie zdigitalizowanie, czyli cyfrowe udostępnienie zbiorów, które znajdują się zawsze w magazynach. Sam proces digitalizacji przy odpowiednim oprogramowaniu wcale nie jest specjalnie skomplikowany. Całość procesu zaczyna się od tego, że od podłączenia platformy obrotowej do komputera przez wejście USB. Tak samo ustawiany jest aparat, który jest też również kablem USB połączony z komputerem. W komputerze jest zainstalowany program, który łączy te dwa jakby urządzenia i poprzez osoba może sterować nimi poprzez ustawienie ilości zdjęć, czyli właśnie klatek na stopień, powiedzmy, możemy sobie ustawić 360 stopni na 360 klatek, czyli powiedzmy na każdy stopień po jednej klatce, po jednym ujęciu. Digitalizacja to nowe wyzwanie przed placówkami takimi jak muzeum. Wirtualne muzeum dopiero się tworzy. Z czasem strona będzie aktualizowana. Eksponatów jest sporo, zdigitalizowanie zajmie trochę czasu. To jest cały program, który pokazuje nam od razu obiekt z źródła, jakim jest aparat. Możemy tutaj ustawić sobie jakość zdjęcia, jakie potrzebujemy do tej całej jakby wizualizacji. Czas, przesłonę, czułość, więc podstawowe jakby cechy obiektywu, który jest w aparacie. I teraz tak, jak mamy już obiekt, musimy go wycentrować, on wtedy złapie jakby środek całego ujęcia. Wybieramy sobie kąt, czy 360 ma być obrót, czy 240, czy 180, czyli pół obrotu ma być, czy cały. Do tego dobieramy serię, czyli ile ma być tych klatek na cały obiekt. Minimalnie możemy zrobić 4, czyli praktycznie jakby na każdą jakby ćwiartkę, na każdą stronę. Maksymalnie oczywiście 360, czyli na każdy jeden stopień jest po jednym ujęciu. Obiekt znajduje się oczywiście na tle bezcieniowym, które zapewnia nam brak odbijającego się jakby światła, brak cienia. Obsługa całego programu jest bardzo prosta. Wystarczy naprawdę tylko ustawić obiekt. Podstawowe dane, wszystko się ustawia na obiektywie lub przez ten program. Tak samo właśnie serię właśnie i kąt. To są podstawowe rzeczy, które musimy ustalić. Po wykonaniu zdjęć pojawi się informacja, że zostały wykonane wszystkie zdjęcia i będziemy potem przechodzić do kolejnego programu, który stworzy nam wizualizację we flashu w formie strony HTML. Po kilku minutach obiekt został sfotografowany. Jakość, którą otrzymujemy finalnie, jest zadowalająca dla podstawowego użytkownika. Nie jest, podejrzewam, że osoba, która siedzi i odwiedza co tam, nie wiem, parę dni jakąś tam stronę muzealną albo jakąkolwiek, gdzie szuka, powiedzmy, jakichś konkretnych danych, nie będzie się zastanawiała, czy może zastanawiała, nie będzie się doszukiwała konkretnych tam jakichś wzorców. No chyba, że jest to naukowiec, który oczywiście będzie chciał się przyjrzeć, aha, mam to muzeum konkretne, ma to w zbiorach, widzimy to, powiedzmy, w katalogu online. Może wtedy się skontaktować z nami, że poszukuje akurat konkretnego tego, którego dojrzał zabytku.
A potem to już oczywiście droga jest taka, że my udzielamy kontaktu z osobą odpowiedzialną za dany obiekt. W procesie digitalizacji obiektu, czyli fotografowania obiektu na platformie obrotowej, mamy już wykonane wszystkie zdjęcia. Tych zdjęć jest przy 360 stopniach zrobione 360 oczywiście, czyli na każdy stopień jest jedno ujęcie. Przechodzimy do programu, który tworzy wizualizację. W lewym górnym rogu klikamy opcję zrzucania do tego programu z wykonanych przez nas zdjęć. Zaznaczamy wybrany folder. Program automatycznie sam zrzuca wszystkie zdjęcia i tworzy do tego prezentację. Możemy sobie wybrać, czy to ma być właśnie flashowa, czy HTML, czy animowany GIF. Wybieramy flashową. Robimy podgląd. Mamy już podgląd obiektu. Można by pomyśleć, po co muzeum potrzebne jest wirtualne muzeum? Bo tego wymagają nowe wyzwania. Młodzież coraz chętniej korzysta z internetu, mniej chętnie wychodzi z domu. Wirtualne muzeum jest zawsze jakby skierowane bardziej na użytkowników w internecie, którzy jednak surfują po internecie, zaglądają na różne strony związane z kulturą, z nauką, poszukują konkretnych, powiedzmy, zabytków. A budynek to jest tylko obiekt architektoniczny, w którym mamy wystawy, w którym znajdują się obiekty jakby stałe. Wystawa stała dostarcza nam konkretne zabytki, konkretną ilość zabytków. W muzeum wirtualnym możemy zobaczyć zabytki, które są na co dzień w magazynach, są w złym jakby stanie według opinii konserwatora, które podlegają na pewno opiece konserwatorskiej. Realizacja projektu wirtualnego muzeum nie byłaby możliwa w tak szybkim terminie, gdyby nie dofinansowanie zewnętrzne. Całe pozyskanie środków zaczęło się od tego, że w maju 2012 roku złożyliśmy wniosek do projektu wieloletniego programu ministerialnego Kultura Plus. Jest to program ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Muzeum w Koszalinie przystąpiło do tego programu właśnie w maju. Złożyliśmy wniosek. Przez okres wakacji ten wniosek był oceniany przez grupę ekspertów. Na jesień przyszła odpowiedź z ministerstwa, że wniosek uzyskał pozytywną ocenę i zostały nam przyznane środki w wysokości z ministerstwa w wysokości prawie 70 tysięcy złotych. Do tego oczywiście dołączony jest wkład własny z Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz wkład Muzeum w Koszalinie, co się składa na łączną sumę około 95 tysięcy złotych. W realizację projektu zaangażowanych jest kilka osób, a konkretnie pracownia dokumentacji naukowej. Moim głównym zadaniem jest sfotografowanie określonej ilości zabytków z różnych działów. Archeologia, etnografia, dział sztuki dawnej. Sfotografowanie w formie cyfrowej, ażeby służyła temu procesowi, który w tym momencie tworzymy. Jest to duży ogrom pracy. Dodatkowo muzeum otrzymało licencjat Creative Commons. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty, czyli każdy może kopiować, rozpowszechniać, modyfikować utwór tak długo, jak oznaczy, że autorem jest Muzeum w Koszalinie i udostępni materiał na tej samej licencji. Pozwala ona na użycie utworów Muzeum w Koszalinie, a jednocześnie chroni przed komercyjnym użytkowaniem. Obecnie zdigitalizowanych jest 600 obiektów, docelowo ma być 6250. Przed pracownią dokumentacji naukowej jeszcze trochę pracy. Jeszcze trochę czasu, bo jest to proces czasochłonny. Nie możemy przyspieszyć samego procesu twórczego, jeżeli chodzi o fotografowanie, o skanowanie, bo każde z tych urządzeń ma swoje wymogi techniczne i niestety musimy się do tego dostosować.
Czasowo trudno im jest określić. Digitalizacja jest procesem bardzo złożonym, ponieważ samo wyniesienie zabytku z magazynu i postawienie go na platformie i zrobienie wizualizacji, na tym oczywiście ten proces tak się nie odbywa. Zabytek musi być najpierw poddany opinii konserwatora zabytków, czy można go tak zdigitalizować, czy jest potrzebne uzupełnienie go w jakiejś formie, wyczyszczenie oczywiście. Potem następuje proces właśnie zdigitalizowania. Kolejnym etapem jest jego opracowanie merytoryczne, wpisanie, opisanie jego w katalogu elektronicznym. Na końcu pliki lecą już są przekazywane na serwer, do informatyka. Informatyk udostępnia już je na naszej stronie w formie właśnie katalogu online. Wbrew pozorom Muzeum w Koszenie nie jest to miejsce, w którym organizowane są tylko wystawy, które oglądać można w wyznaczonym terminie. Wirtualne muzeum odwiedzać można przez całą dobę, całkowicie za darmo.